są luki w obronie i na pewno tutaj jeden i drugi zawodnik będzie się chciał wstrzelić. Kadrze von Fara, tylko Forbet. Witam kolejny raz w moim vlogu. Fajna walka dla na pewno dla kibica, bo to, jak powiedział mi dzisiaj Joe Gusson, mój były trener, a teraz trener Chris Aureoli, będzie to walka taka uliczna, street fight. Z tego, co mówi Joe, z którym dzisiaj rozmawiałem, dzisiaj jest konferencja prasowa, rozmawiałem z nim przed konferencją, mówi, że to będzie walka taka typowo uliczna. Jeden i drugi zawodnik mają czym uderzyć. Na pewno w tej walce no, Kownacki jest faworytem, tak? Jest młodszy. Prawdopodobnie będzie to ostatni pojedynek Aureoli, jeżeli tę walkę przegra. Także rozmawiałem z Joe na temat, może zacznijmy najpierw od Aureoli, tak? Zacznijmy od tego, że miał świetny obóz. Wiele rund przesparowanych, wiele rund treningowych. Joe mówił mi, że Aureola specjalnie, Chris przeprowadził się specjalnie do blisko gymu, do West Hollywood, a jest to naprawdę bardzo blisko gymu Ten Gusson. I dał się wszystko, tak? Joe mówi, że dużo nie zmieniali, jeżeli chodzi o jakby o styl walki Aureoli i jakby o treningi. Na pewno pracowali bardzo ciężko nad obroną. Atak ma na pewno dobry, ma czym uderzyć. No ale wracając do Adama Kownackiego, tak? Jest to zawodnik, który tak samo ma czym uderzyć. Dwóch, że tak powiem, prawdziwych ciężkich, co widać po chłopakach. Lubią zjeść i lubią się też bić, także mi się wydaje, że ta walka no, na pewno nie potrwa całego dystansu i skończy się przed czasem. Dla oka kibica na pewno będzie to świetna walka. Obaj zawodnicy idą do przodu. Obaj zawodnicy biją dużo ciosów. Gdzieś tam ta obrona wtedy szwankuje, tak? Wiadomo, jak Adam Kownacki czy Kisabrola atakuje, to gdzieś te ręce opadają, czy to lewą, czy to prawą ręką. Także są luki w obronie i na pewno tutaj jeden i drugi zawodnik będzie się chciał wstrzelić. Ja myślę, że jednak tutaj Adam Kownacki no, zwycięży tą walkę przed czasem. Co za tym idzie, na pewno jest młodszy. Mi się wydaje, że jest w tej chwili odporniejszy na ciosy niż Aureola. Ale obaj naprawdę mają czym uderzyć. Chris Aureola bodajże z około 400 walk, 30 parę walk skończył przed czasem. Położył na deski Erika Molinę. I 2018-2019 powroty, wygrał dwa swoje pojedynki i teraz ma szansę, jak sam mówi, ostatnią szansę, tak, na to, żeby wyjść do ringu i zwyciężyć. Jeżeli nie, to powiedział, że kończy karierę. No i zobaczymy. Ja rozmawiałem chwilę wczoraj z Adamem Kownackim. Mówi, że się świetnie czuje, nic nie zmieniał, trenował tak jak zawsze. Sparingi miał świetne i no, jest gotowy na tą walkę. To jest też walka, która otworzy Adamowi Kownackiemu no, drzwi i tą przepustkę do tego upragnionej walki o tytuł. Także tym bardziej pewnie jest motywacja do tej walki, jest chęć zwycięstwa i zrobi wszystko, żeby znokautować Chrisa Aureolę. Na pewno tak, bo Chris Aureola przede wszystkim jest znany no, meksykańskim kibicom, tak, a w Stanach no, jest bardzo duża rzesza Meksykanów, tak, i kibiców, którzy kochają boks, bo jak wiadomo, no, Meksykanie kochają boks i na pewno wielu będzie to oglądało. W każdym mieście w Stanach Zjednoczonych jest no,
parę dziesiąt czy parę milionów Meksykanów i myślę, że to na pewno też robi swoje. No, porównując też te swoje walki, walcząc z Chavezem, no ta moja popularność w Stanach bardzo wzrosła i wiele osób po tej walce też mnie rozpoznaje do dzisiaj, rozpoznawało wcześniej, tak? Także myślę, że ta walka też medialnie jest dobra dla Adama i dlatego też fajny pomysł na walkę z Chrisem Aureolą. Chyba nawet się nie będę kładł, żeby wstawać. Na pewno będę oglądał Adama. Życzę mu powodzenia, życzę, żeby wyszedł do ringu, zwyciężył. No i później pewnie jakieś piwko na toast, tak? Łomża będzie stała obok i czekała, żeby wypić toast. Myślę, że Adam zwycięży, także mój typ to zwycięstwo Adama przed czasem. Mimo tego, że no bardzo, bardzo szanuję i lubię Joe Gussona, który jest teraz trenerem i ekspertem też dla telewizji Fox, ale jego podopieczny tą walkę tym razem przegra. Powiedziałem mu to dzisiaj w tej rozmowie telefonicznej, także troszkę śmieliśmy się z tego i ale on też uważa, że ta walka skończy przed czasem. Na pewno wierzy w swojego zawodnika i w samego siebie, tak jak go przygotował, ale myślę, że tutaj Adam pokaże lepszy boks, będzie odporniejszy i tą walkę wygra, ale na pewno po ekscytującym pojedynku.